wynika, zwłaszcza z bokserskiej emerytury, to naprawdę byłoby nie lada wyczyn, a dla samego Damiana Junaka taka walka to byłaby przepustka do samego topu, jeśli chodzi o jego kategorię wagową. Ja bym tutaj Mosleya jeszcze jako emeryta nie stawiał, tak, bo naprawdę jest to jeszcze naprawdę wielki pięściarz i kwestia, powiedzmy, występu w Katowicach, to można powiedzieć wielkie nazwisko i na pewno wielka gala. A przed nami kolejny pojedynek, tym razem znów kobiety w Miku. Adria Brudzie-Śląskiej. Aleksandra Korok, 20 lat, reprezentantka Węgier, na jej przeciwniczką będzie Anna Cikora Kalisza. Więc również w boksie zawodowym mamy w tej chwili reprezentantki kobiecego pięściarstwa. Zaznaczałem to tak naprawdę przy wielu już galach, że boks kobiecy się bardzo rozwija. Głównie o tym mówiłem amatorskim, ale także boks zawodowy. W poprzedniej edycji Silesia Boxing walczyła Karolina Kopińska, która również wystąpi tutaj. A to jednak nie ten pojedynek, troszeczkę nam tutaj przestawiona jest walka. Hanna Horakowa, a jej rywalką będzie Karina Kopińska. Karina Kopińska już kolejny raz walczy tutaj w Rudzie Śląskiej. I miejmy nadzieję, że kolejny raz Ruda Śląska będzie dla niej pozytywnym, zwycięskim miejscem, bo Karina Kopińska wygrała wcześniej z Gabrielą Roman również tutaj na ostatniej edycji Silesia Boxing, która odbyła się w maju. Karina Kopińska, naprawdę świetna amatorka, również chwilowy rozbrat z boksem wzięła. Niemniej jednak Ireneusz Butowicz umiał ją zmobilizować. Notabene bardzo ładna kobieta. I powróciła jako profi do boksu. Natomiast jej zawodniczka również jest bardzo ciekawą osobą, ponieważ walczyła już wcześniej znaną Polką Karoliną Owczarz, z którą dotrwała do ostatniego gongu. Rekordy Hanny Horkowej to dwie walki wygrane, 5 przegranych, natomiast wszystkie przegrane walki przegrała na pełnym dystansie, więc jest to zawodniczka, która postawi na pewno wysoko poprzeczkę Karinie Kopińskiej. Sędzią ringowym tego pojedynku jest pan Leszek Jankowiak. No myślę, sędzia numer jeden, jeżeli chodzi o boks zawodowy w Polsce. Sędziował ostatnio walkę o tytuł mistrza Europy EBU Intercontinental jako ringowy sędzia. No zobaczymy, jak tutaj zawodniczki będą boksowały. Myślę, że tu Karina Kopińska zdaje trudny egzamin, naprawdę. Karina Kopińska narzekała na ostatniej walce tutaj w restauracji Adria, że walka była zakończona zbyt szybko, bo tak naprawdę już po jej drugim ciosie Gabriela Roman i ostatnia przeciwniczka padła na deski i walka zakończyła się TKO już w pierwszej rundzie. Teraz powinno być inaczej. Te ciosy Kariny Kopińskiej teraz. Lewy, prawy i jeszcze jeden lewy. 3 ciosy znalazły drogę do głowy Czeszki. Bardzo ładny lewy prosty Kariny Kopińskiej. Mocny, dynamiczny. No tutaj widać, że Kopińska nie czuje dystansu zwarcia i po prostu lepiej prezentuje się w tej walce, jeżeli prowadzi ją w dystansie. Piękny lewy, bardzo ładny teraz lewy kolejny, aż odskoczyła głowa Czeszki. I teraz prawa kontra.
No tutaj jest efektowniejsza i bardziej precyzyjna właśnie Polka, ale cały czas twardo na nogach stoi Czeszka, dosłownie twardo, ponieważ ona jest bardzo statyczna, mało się rusza, ale cały czas twardy opór stawia Karinie Kopińskiej, którą w tej chwili widzimy w narożniku czerwonym. No, głębokie oddechy Kariny, myślę, tutaj chcę wyregulować właśnie oddech. Na pewno pierwsze starcie można zapisać na konto Kariny. Niemniej jednak to, co Maćku mówiłeś, Czeszka stawia tutaj opór i jest naprawdę niebezpieczną. Tak, zwłaszcza, że tak jak wspomniałem, walczyła z Czeszką Karolina Owczarz. Karolina wygrała wtedy tą walkę na punkty, ale jedna urwana runda została właśnie przez Karolinie, przez Czeszkę. Wtedy werdyktem 39-37 na dystansie 4 rund wygrała Karolina Owczarz. Wracamy do pojedynku, runda numer 2. To co mówiłem wcześniej, tutaj Kopińska nie może sobie pozwolić na skrócenie dystansu przez Czeszkę. Traci naprawdę bardzo dużo Karina w walce z bliska, ale jeżeli Adam Kuliński, sekundant narożniku Kariny, chyba zauważył to i po prostu powiedział: absolutnie zwarcia, dystans. No pan Leszek Jankowiak tutaj bardzo odważnie wszedł. Sam ogień. I chyba dystans faktycznie jest lepszy w wykonaniu Karoliny i to jest dobre rozwiązanie, ponieważ uaktywnia się od razu Czeszka w momencie, gdy walka dochodzi do pół dystansu. Natomiast w dystansie cały czas schowa się za podwójną gardą, tak jak widzimy w tej chwili na ekranach. Głośno w tej chwili Karina skanduje publiczność. Ale ta lewa ręka Kariny teraz opuszczona i taki prawy, bezpośredni Czeszki dotarł. Na pewno ten doping Karinie się przyda. Ładnie teraz ciosy prosty na dół. Takie ciosy na dół to może być też dobre rozwiązanie, ponieważ wysoko gardę ma uniesioną Hanna Chorkowa, a mocne ciosy na tułów mogłyby zmusić ją do opuszczenia właśnie tych rąk i wtedy byłaby okazja, byłoby miejsce do zadania mocnych ciosów na górę. Na pewno tak i tutaj powiedzmy z tym, że Karinka tutaj musi naprawdę no troszeczkę ścisnąć ręce z racji tej, że no zbyt szeroka garda rozsunięta. Garda no po prostu grozi jednak niebezpieczeństwem, że te pomiędzy tymi rękami Czeszka ulokuje jakieś mocne ciosy i tutaj Adam Kuliński na pewno będzie musiał o tym również powiedzieć swojej podopiecznej. I runda trzecia za chwilkę się rozpocznie. Już druga runda pokazała, że Czeszka tutaj przyjechała walczyć, ale to dobrze, ponieważ z takich walk Karina Kopińska na pewno wyniesie jakieś doświadczenie, bo z walk, gdzie przyjeżdża zawodniczka, która zostaje nokautowana już w pierwszej rundzie, to tak naprawdę zwycięzca nie za wiele się uczy. Zresztą wspominała o tym Karina Kopińska ostatnim razem w Silesia Boxing Show, gdzie właśnie pokonała swoją przeciwniczkę już praktycznie na początku pojedynku. Runda numer 3. Startujemy z rundą trzecią. I proszę, teraz wychodzi też doświadczenie Czeszki od razu. Klinczuje nacierającą Polkę. No ale Karina bardzo sprytnie, szerokimi co prawda sierpami nad rękami Czeszki zadała kilka ciosów bardzo mocnych. Teraz piękny taki lewy odczepny, również celny. Ale od razu, co też można zauważyć w boksie właśnie Czeszki, to dużą siłę fizyczną. Ona nie jest zbyt lotna na nogach, nie jest super techniczna, ale jest twarda. Jest twarda, ponieważ już zebrała sporo ciosów, a cały czas mocno stoi na tych nogach. Nie odpuszcza Czeszka i to naprawdę trzeba jasno i oczywiście jest to prawda. I tutaj Karina do końca musi
bardzo uważnie prowadzi ten pojedynek. Jeżeli tylko na chwileczkę odpuści, przejdzie po prostu zacznie się cofać, Czeszka od razu wyprowadza bardzo niebezpieczne ciosy. I procentowo troszkę odrabia straty. Ładny teraz prawy sierpowy przy odejściu Kariny. Już troszkę wolniejsze tempo, widać, że obie zawodniczki już czują trudy tej walki, ale no cały czas tutaj naciera Karina Kopińska, ale oddaje również Czeszka, więc cały czas trzeba uważać. Pomimo, że kobiety, ale naprawdę męska walka. O wiele bardziej męska niż ten pierwszy pojedynek zawodowy. I tu trzeba chylić czoło przed... A my w prawym dolnym rogu widzimy Jarosława Butowicza, który z pełnym skupieniem... Też boksuje. Boksuje pewnie z powodu tych emocji, ponieważ widzi, że walka jest tutaj no, ciężka dla Kariny Kopińskiej. I w tej chwili krzyczy coś właśnie do narożnika. Swoje zawodniczki klaszcze w dłonie, pokazuje jak ma bić, czyli krótko mówiąc wspiera swoją reprezentantkę w tym pojedynku. Irek jest naprawdę doświadczonym trenerem, tak jak mówiłem, dobrym zawodnikiem i tutaj każda jego uwaga jest cenna, a tym bardziej, że zauważa właśnie to niebezpieczeństwo, które ze strony Czeszki jest do samego końca. Troszeczkę tam pod oczkiem prawym Kariny jest jakiś ślad, myślę jakaś. Drobne zaczerwienienie. I czwarta runda. Przed nami runda ostatnia. Piękny lewy prosty Kariny na początek, na przywitanie można by powiedzieć. Czeszka ma bardzo słabe nogi. Po prostu całymi stopami stoi na macie ringu. Zero lotności, tak naprawdę. I to jest właśnie ratunkiem, że Karina jest o wiele szybszą w tym aspekcie tego pojedynku. Bardzo ładny podwójny lewy prosty również. Czeszka normalnie stąpa. Również ta góra taka bardzo sztywna jest. Widzieliśmy ten prawy, no dosłownie to jakby jakiś taki młot pneumatyczny tutaj wychodził. A cały czas skupienie walkę ogląda Jarosław Butowicz. W tej chwili w towarzystwie Damiana Jonaka. Dyskutują. Pewnie komentują w tej chwili poczynania Kariny Kopińskiej w czasie pojedynku. Powoli zbliżamy się już do końca tego starcia. No ale tutaj Kopińska zdecydowanie w tej czwartej rundzie wyprzedza reprezentantkę Czech. Ale tak jak mówię, to wszystko jest tylko dzięki tym ciosom z dystansu. Żadnej akcji nie może być w wykonaniu Kopińskiej z bliska. Końcówka, krzyczy Jarosław Butowicz do Kariny Kopińskiej. To jest pewnie znak, żeby Karina w tej chwili przyspieszyła. Ostatnie 10 sekund czwartej rundy, ostatniej tego pojedynku. I jeszcze czy Karina Kopińska zaatakuje na koniec? Nie. Usłyszeliśmy gong i ta walka numer 2 boksu zawodowego w Rudzie Śląskiej dobiegła końca. A my czekamy na werdykt. Wydaje mi się, że tutaj bez wątpienia wygrała Karina, ale tak jak mówiłem, wysoko postawiła poprzeczkę Karinie jej przeciwniczka Hanna Chorkowa i myślę, że mimo wszystko dobrze, ponieważ na pewno na tym się nauczyła Karina Kopińska wielu nowych rzeczy, bo właśnie jeżeli się uczyć, to tylko od zawodnika, który nie przewraca się po pierwszym lepszym ciosie.
moment oficjalny werdykt tego pojedynku. Myślę, że tutaj żadnej niespodzianki nie może być. Kadina była na pewno lepszą zawodniczką. Pojedynku pomiędzy Aną Baranową z Republiki Czeskiej oraz Kaliną Kubińską z Polski. Zwycięzczynią została jednogłośnie Kalina Kubińska. Jednogłośne zwycięstwo Kaliny Kubińskiej. Zwycięstwo jak najbardziej zasłużone. Bardzo dobra postawa Kaliny. I tu trzeba przyznać, że jej podejście do boksu zawodowego naprawdę jest bardzo profesjonalne i są tego efekty z tego tytułu, że Czeszka naprawdę postawiła wysoką poprzeczkę i Karina do wyzwania podjęła.